Witajcie moi kochani, witam na kolejnej lekcji. Szybciutko będę omawiał ćwiczenie, które później zobaczycie na kanale YouTube. To będzie takie omówienie 5-minutowe tego, co będziecie robić. A później będziecie sobie w domu ćwiczyć do poszczególnych grup zaawansowania z osobno. Każdy filmik będzie podpisany, każdy na pewno to znajdzie. Dzisiaj z nami jest, oprócz podawacza instrumentów, który za chwilę się ukaże w postaci dłoni, pojawił się również pan Mietek. Pan Mietek jest tu, tak zwany pan Mietronom, on mierzy Mietrum. Panie Mietku, jesteś z nami? Jestem z wami, amen. Prawda? Pan Mietek jest z nami, w każdym bądź razie, co to pan Mietek będzie robił? Będzie nam wyznaczał tempo grania, ćwiczenia, które właśnie teraz prezentuję. Na pierwszy strzał idzie gitara akustyczna, taka, powiedzmy, turystyczna, może tak bym to nazwał, którą już znacie z poprzednich odcinków. I ćwiczenie wygląda następująco. Gramy sobie po dźwiękach, które poznaliśmy wczoraj, czyli E, F, Fis, G, Gis i opadam tymi dźwiękami, czyli... Pamiętajmy o naprzemiennym charakterze palców. Tak, żeby to zgrać. I teraz kolejna część ćwiczenia to jest opadanie tylko dźwiękami. Czyli gram dźwięki. Uwaga. Gis, G, Fis, F. Gis, G, Fis, F. Łączę to razem, czyli mam. Teraz będzie trudne ćwiczenie. Będziemy przestawiać się po dźwiękach, wznosząc się coraz wyżej. W muzyce nazywa się to skala chromatyczna, czyli gram wszystkie dźwięki, które znam w muzyce, a które teraz Wam głośno powiem. Może Pan Mietek, Panie Mietku, chwileczkę, może Pan chwileczkę mówić? Dziękuję uprzejmie. W każdym bądź razie gram to w ten sposób. Gram poszczególne dźwięki. E, F, Fis, G, Gis. Następnie przenoszę się palcem pierwszym na próg piąty, czyli dokonuję zmiany pozycji palca pierwszego. Gram dźwięki A, B, H, C i następnie od dźwięku cis, cis, D, dis, E. O tym wczoraj mówiłem i na końcu spinam to dźwiękiem E, żeby było ładnie. I wygląda to w ten sposób. Dobrze, no panie Mietku, niech pan zmierzy moje tempo grania. I... Bam! Tak, na końcu zagraliśmy sobie dźwięk E, który nam spina to ćwiczenie w całościowo. Jak to brzmi całościowo? Może zagram z tym panem Mietkiem. Panie Mietku, zagra pan ze mną? Halo. No, oczywiście, dziękuję. Jest z nami pan Mietek dalej i gramy. Uwaga, po kolei całe ćwiczenie. I teraz od dźwięku gis. I jeszcze raz od dźwięku gis. I teraz dźwięk E, E, Fis, G, Gis, A, B, H, C, Cis, D, Dis, E, 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 Fis, G, Gis, A, B, H, C, Cis, D, Dis, E.
Pan Mietek nam pomógł, żeby nie było tak, że jakby to powiedzieć, żeby niektórzy nie poczuli się urażeni, że tylko gitara akustyczna czy klasyczna. Mamy takiego człowieka, który nazywa się podawaczem. Pan podawacz poda mi instrument, który pominęliśmy troszeczkę w naszych lekcjach. Przepraszam tych wszystkich, którzy używają tego wspaniałego instrumentu. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Instrument stuka. Poproszę. O, jest. Żeby zagrać to dobrze, potrzeba użyć struny trzeciej, która nazywa się też E, żebyśmy grali dokładnie to samo. I dla ukulelistów ten sam przykład. Uwaga! Troszeczkę szybciej zagrałem bez pana Mietka. Podczas nas nagli, prawda? A teraz będzie niela zagradka dla gitarzystów, jak myślicie, jakich? Dla elektryków. Dla elektryków mamy instrument elektryczny. To samo ćwiczenie, kostka naprzemiennie. Możemy zacząć od kostkowania z dołu, z góry, sioryba, byleby ćwiczenie wykonać w następujący sposób. Tu będzie troszeczkę szybciej. Możemy to ćwiczenie zapętlać, zmieniać w różnej prędkości, żeby wyćwiczyć. Po części możemy w wolnym tempie mówić dźwięki. W tym momencie będziemy też uczyć się, co gdzie na gryfie gitary leży. Ale też możemy sobie ćwiczyć to na zasadzie takiego, w cudzysłowie, bezmyślnego grania. Tak? Czyli gram. Czyli ćwiczę sobie po prostu prędkość. I to jest na dzisiaj tyle. Za chwilkę zobaczycie swoje ćwiczenia dla poszczególnych grup na osobnych filmikach 5-minutowych, gdzie będziemy ćwiczyć to ćwiczenie w różnych tempach, ale dzisiaj chciałam was zaprosić jeszcze was na godzinę 18 na filmik na żywo, na spotkanie ze mną, transmisję na żywo na kanale YouTube, który już znacie, bo te filmiki się wszystkie pokazują na tym kanale YouTube, który teraz zaglądacie. I to spotkanie będzie dotyczyło używania metronomu, czyli jak ustawiać metronom, żeby coś ustawić. Czyli ustawić dobrze pod swoje umiejętności. Do zobaczenia! Dzięki za! Dzięki! I nie gadamy, tylko gramy!